Idea powstania sklepów z dziczyzną zrodziła się w tym roku w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Przede wszystkim te sklepy to nie tylko dziczyzna. W tych sklepach ma być również oferowana, mają być oferowane ryby z leśnych stawów, mają być oferowane owoce runa leśnego, miód z leśnych pasiek, także to nie wyłącznie dziczyzna. Natomiast dziczyzna ma pochodzić z tak zwanych ośrodków hodowli zwierzyny lasów państwowych. To jest zła nazwa, bo my nie hodujemy tam zwierzyny, ale taka ona jest. To są gospodarstwa leśne, które są zarządzane bezpośrednio przez nadleśnictwa. Jest ich w skali kraju nieco ponad 100, w naszej dyrekcji jest ich kilkanaście. Tam są realizowane polowania. Zdaniem ruchu Akcja Demokracja misją lasów państwowych jest ochrona przyrody, zachowanie leśnych ekosystemów, a nie czerpanie zysków z handlu dziczyzną, u podstaw którego leży cierpienie zwierząt. We Wrocławiu nie ma przedstawiciela tego ruchu, ale akcję tę popiera Stowarzyszenie Wrocławianie Przeciw Myśliwym. Utworzenie przez Lasy Państwowe sieci sklepów z m.in. z mięsem zwierząt dzikich kompletnie podważa dotychczasowe argumenty dotyczące regulacji populacji, niwelowania ewentualnych potencjalnych szkód, które dziki mogą wywołać, mogą sporządzić w polach. Utworzenie takiej sieci stworzyłoby z grupy łowieckiej, z Polskiego Związku Łowieckiego, z lasów państwowych, po prostu dystrybutora żywności, a nie organizację, która powinna zarządzać przyrodą w lasach. Te zwierzęta, czy te sklepy będą, czy ich nie będzie, one zostaną upolowane, więc lepiej je zagospodarować w ten sposób, przywrócić jakby tradycję jedzenia dziczyzny w Polsce, bo ona jakby wygasła w gruncie rzeczy, tylko myśliwi jemy dziczyznę. Wrocławianie nie mają jednoznacznej opinii ani co do dziczyzny w sklepach, ani który sposób zabicia jest bardziej humanitarny. Tradycyjny ubój czy strzał ze strzelby. Jedno nie ulega wątpliwości. Aby zwierzę zjeść, trzeba je najpierw zabić. Myślę, że jeśli chodzi o dziczyznę, to fajnie, gdyby była. Super. Według mnie to nie jest humanitarne za bardzo, bo jeżeli się za dużo utłucze tych dzików, czy tam sarenek, czy innych zwierząt, jeleni, no to ich będzie mało. Ja w ogóle nie przepadam za tego typu jedzeniem. Nie, ja już jednak tradycyjnie te kury, kaczki i tak dalej, świnie. No i uważam, że chyba lepiej jak się normalnie zabija, niż jak myśliwi strzelają. Wiem, że dziczyznę lubię, ale w jaki sposób ona będzie zabijana, to pewnie lepiej to zrobić humanitarnie. Nie wiem, w jaki sposób jest humanitarny w tym przypadku. Zabijanie generalnie jest złe, tak? Jestem przeciwko zabijania zwierzątek. Ale mięso pani generalnie je? Czy? Kiedyś jadłam, ale teraz już raczej nie. Pilotażowo najpierw mają one powstać w 4 ośrodkach. Najpierw w Warszawie, potem, o ile pamiętam, w Katowicach, Radomiu, Olsztynie. Jeśli protesty pomysłu nie powstrzymają, we Wrocławiu sklep taki może powstać pod koniec przyszłego roku lub w roku 2019. Marian Maciejewski, Echo 24.